No tak, do przerwy prowadziliśmy 2-0, kontrolowaliśmy to spotkanie i niestety tracimy dwa punkty. To jest bardzo bolesne, bo tak naprawdę nic tam ten jeden punkt się nie daje i szkoda całego tego wszystkiego, bo wierzyliśmy w to i wiedzieliśmy, że to spotkanie będzie ciężkie, ponieważ zespół Górnika Łęczna to nie jest jakiś tam słaby zespół i fizycznie będą wyglądać bardzo dobrze i spodziewaliśmy się tego, że gdzieś tam do końca spotkania będą gryźli trawę o każdy punkt, a dla nas to mówię, nie, był szczególny mecz i szkoda tak naprawdę, mówię, że nie dociągnęliśmy tego do końca. No oczywiście, nie ma co patrzeć na indywidualne jakieś tam osiągnięcia. Najważniejsze jest zespół i dzisiaj zespół stracił dwa punkty i to jest bardzo bolesne, że prowadziliśmy 2-0 u siebie w domu, a nie wygrywamy tego spotkania, więc to boli. No tak, mieliśmy dwie, trzy sytuacje, w których mogliśmy jeszcze przechylić szale na swoją korzyść, niestety się nie udało i szkoda. Dzisiaj, tak jak powiedziałem, straciliśmy dwa punkty i nie jesteśmy z tego zadowoleni.